Pytacie czasami, czy potrzebujecie miksera, żeby nagrywać podcast. No moja odpowiedź jest następująca. Tak, potrzebujecie lub nie, nie potrzebujecie. To zależy. Cześć, jestem Krystian i witam Cię serdecznie na stronie Jak Zrobić Podcast. No właśnie, jak to jest z tym mikserem? Potrzebujemy miksera, czy nie potrzebujemy tego miksera? Tak naprawdę to zależy od tego, co konkretnie chcecie robić. Bo samo stwierdzenie nagrywać podcast to jest troszkę jeszcze za mało, żeby powiedzieć, czy potrzebujecie miksera, czy nie. W momencie, jeżeli chcesz nagrywać podcast samodzielnie, tylko i wyłącznie ty, jedna osoba przed mikrofonem i nikt więcej, żadnych gości, ewentualnie będą to goście nagrywani przez Skype'a, Zencastra, czy tam cokolwiek innego, przez internet, to w tym momencie moim zdaniem zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie mikrofon na USB. A mikrofon na USB podpinamy bezpośrednio pod komputer i nie ma potrzeby kupowania w tym momencie miksera. W momencie, jeżeli macie już na przykład mikrofon jakiś na XLR, XLR to jest kabel z takimi wtyczkami. To jest jeden koniec i drugi koniec kabla. Jeżeli macie już mikrofon z takimi kablami, no to w tym momencie dobrze byłoby mieć jakiś interfejs audio. Jakiekolwiek urządzenie, który sygnał z takiego kabla przetworzy na sygnał rozumiany przez komputer. I w tym momencie być może mikser mógłby być przydatny. Aczkolwiek to nie musi być cały mikser. To może być na przykład coś, co nazywa się interfejs audio. Urządzenie prostsze, jeżeli chodzi o konstrukcję, prostsze, jeżeli chodzi o zastosowanie, o wykorzystanie, jest zdecydowanie mniejsza ilość opcji i często to w zupełności wystarczy i nie ma potrzeby kupowania miksera. Natomiast w momencie, jeżeli chcecie nagrywać podcast w kilka osób, na przykład dwie osoby, trzy osoby, cztery osoby siedzące razem w jednym miejscu, w jednym pomieszczeniu, no to w tym momencie już tak, mikser zdecydowanie będzie Wam potrzebny. I jeszcze jedna kwestia. Jeżeli chcecie nagrywać podcasty w jednym miejscu, w studiu, w domu, wszystko jedno gdzie, w wynajętym pomieszczeniu, jakimś biurze, w jednym miejscu i nie chcecie z tym sprzętem nigdzie jeździć, to tak, oczywiście mikser w tym momencie jak najbardziej. Natomiast trzeba się zastanowić, czy na pewno mikser w momencie, jeżeli zamierzacie się gdzieś przemieszczać. W momencie, jeżeli chcecie robić wywiady z ludźmi na przykład w swoim mieście, ale raz u siebie w domu, raz gdzieś w biurze, raz gdzie indziej jeszcze, może w plenerze, to w tym momencie mikser też nie będzie wygodnym rozwiązaniem. Nie będzie wygodny, no bo trzeba go wszędzie nosić, trzeba go dźwigać, to jest już mikser plus do tego wszystkiego jeszcze jakiś rekorder albo komputer, do tego wszystkiego musi być jeszcze zasilanie, musi być jeszcze kilo kabli i tak naprawdę tego sprzętu, który dźwigamy, robi nam się strasznie dużo i uzależnieni jesteśmy tak naprawdę jeszcze dodatkowo od sieci energetycznej. No bo jak nie mamy prądu, to tego miksera nigdzie nie mamy, to tego miksera nie mamy gdzie podłączyć i nie będzie on działał. Dlatego też, jeżeli chcecie nagrywać wywiady albo też swoje podcasty, swoje rozmowy gdzieś w różnych miejscach, chcecie być mobilni, to też moim zdaniem mikser nie będzie najlepszym rozwiązaniem. To w tym momencie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie kupno rekordera, który ma możliwość podłączenia mikrofonów na XLR. Na XLR, czyli z takim kablem, jaki przed chwilą pokazywałem. Takich rekorderów na rynku jest kilka. To jest Tascam DR40, to jest na przykład Zoom H4n albo Zoom H6, czy tam już potem wyższe i droższe niestety modele. Takich rekorderów jest kilka, czy kilkanaście nawet dostępnych na rynku. I nie musi to być wcale mikser w tym momencie. Ten mikser w tym momencie będzie Wam po prostu przeszkadzał. Tak więc wracając do pierwszego pytania. Czy do nagrywania podcastu potrzebny mi jest mikser? Odpowiedź tak, jeżeli zamierzasz nagrywać podcast w jednym miejscu z więcej niż jedną osobą, to zdecydowanie ten mikser będzie przydatny. Ja podłączam często dwa mikrofony, czasami mi się zdarza podłączać trzy mikrofony i w tym momencie no, bez miksera nie byłbym w stanie tych mikrofonów wszystkich ustawić. Odpowiedź na pytanie, czy potrzebuję miksera, brzmi nie. Jeżeli nagrywacie sami, tylko i wyłącznie jedna osoba, jeden mikrofon, jeden komputer, to mikser nie będzie potrzebny. Wystarczy mikrofon na USB.
I również mikser może nie tyle nie będzie potrzebny, co będzie przeszkadzał w momencie, jeżeli chcecie nagrywać swoje podcasty gdzieś w różnych miejscach, jeżeli chcecie się dużo przemieszczać, jeżeli chcecie być mobilni, to w tym momencie rozważyłbym już jakąś opcję z rekorderem. O rekorderach jeszcze przy okazji opowiem w jakimś innym filmie. Tak więc, jak widzisz, odpowiedź na pytanie, czy do nagrywania podcastu potrzebuje mikser, wcale nie jest taka oczywista. Tak naprawdę zależy od tego, co chcesz nagrywać i do czego ten sprzęt będzie ci potrzebny. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zapraszam serdecznie na stronę jakzrobićpodcast.pl. Zapraszam również do subskrybowania kanału na YouTubie. Co tydzień staram się publikować nowy film, w którym rozwiązuję nowy problem. Problem, z jakim mogą borykać się początkujący podcasterzy. Zapraszam serdecznie.